Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj kolejny już raz jest ze mną kryptołowca po ostatnich filmach, gdzie naprawdę był fajny odzew. Porozmawiamy dzisiaj o strategii inwestowania. Cześć, witam Cię serdecznie, kryptołowco. Cześć, Tomek, cześć Wam. I zanim przejdziemy do strategii, jeszcze tylko przypominam, że pod filmem jest link do darmowego kursu Bitcoina i kryptowalut, gdzie są podstawy, ale też właśnie jest fajna lekcja od kryptołowcy, jak wyszukiwać ciekawe, niszowe projekty, także przy okazji zapraszamy. Tymczasem kilka słów o Tobie, kryptołowco, i przechodzimy do strategii inwestowania. Cześć jeszcze raz wszystkim. Ja na rynku krypto jestem od 17 roku. Były górki, były dołki. Finalnie od dłuższego czasu jestem już na dobrym plusie i tak pewnie, żeby to zostało. Tylko co, no. Przeżyłem kilka bez, kilka host, więc myślę, że te emocje na tyle doświadczyłem, że jestem w stanie przekazać część wiedzy i pokazać, jak to wygląda na tym rynku. I rozmawialiśmy w ostatnim filmie troszeczkę właśnie o strategii, tak, zaczęliśmy o strategii inwestowania. Ja zawsze powtarzam, że u mnie strategia prosta, rozpisana, dała mi fajne zyski i dużo spokoju i to się po prostu u mnie sprawdziło, zresztą u Ciebie pewnie też. I powiedz proszę naszym widzom dzisiaj, będą takie, myślę, trzy fajne podpunkty, warto zostać do końca. Jak do tej strategii podejść, jak możemy w ogóle działać pod kątem strategii na rynku krypto, czy to jest Bitcoin, czy to są jakieś shitcoiny, jak zrobić, żeby nie stracić i zarobić fajne pieniądze? No to tak jak mówiliśmy w ostatnim filmie, jeśli chodzi o tę stratę, no to akurat mam nadzieję, że wszyscy przesłuchali, bo to jest naprawdę bardzo ważna lekcja, żeby te wszystkie punkty związane z mindsetem zastosować i żeby pilnować ich stosowania przede wszystkim. Nie stracić się nie da, zawsze będzie strata, natomiast tak jak mówiliśmy, trzeba wyciągnąć wnioski z tego i może wprowadzać zmiany do naszej strategii, jeśli ta strata pojawia się za często. Natomiast strata będzie zawsze. Natomiast jeśli chodzi już o samą strategię inwestowania, no wiadomo, że tutaj bardzo jest to indywidualne i każdy musi znaleźć swoją i dopasować pod siebie. Przede wszystkim pod swój temperament. To też jest bardzo ważne, tak? Czy jesteśmy zwierconymi ludźmi, czy jesteśmy spokojni, bo to też ma duże znaczenie w inwestycji. Raczej zwiercona osoba nie będzie w stanie inwestować tylko w Bitcoina i Ethera, po prostu no nie da rady, nie da rady, będzie za mało emocji i tak dalej, więc to jakby też jest bardzo istotne, żeby dobrać to inwestowanie, tą strategię swojego inwestowania pod siebie. To jest dla mnie też według mnie kluczowe. Natomiast jeśli mielibyśmy powiedzieć tak, uogólniając, tak, jak de facto może wyglądać strategia inwestowania na rynku krypto, no to przede wszystkim ja bym to podzielił na dwa punkty, to znaczy taki pasywny, półpasywny, zaraz jakby wejdziemy głębiej, czemu pasywny, czemu półpasywny i aktywne inwestowanie. No i tutaj jakby te dwa punkty już nam mogą powiedzieć, dla kogo będzie jeden punkt, a dla kogo drugi. Jeśli masz więcej czasu, jeśli chcesz w ten rynek wchodzić głębiej, więcej czasu poświęcać na niego, no to oczywiście strategie inwestowania aktywnego na rynku będą dla ciebie, tak? Natomiast jeśli inwestorem spokojnym, czy na przykład prowadzi się biznes i nie ma czasu się na po prostu siedzenie tego rynku przez cały czas i właściwie traktowanie tego jako pracę, no to zdecydowanie wtedy inwestowanie pasywne, półpasywne, jeśli chce się w tym rynku troszeczkę zainteresować. Więc zaczniemy od tego pasywnego i półpasywnego. To znaczy, dla mnie inwestowanie pasywne na rynku krypto jest możliwe przede wszystkim w sytuacji, kiedy ktoś chce zainwestować tylko w Bitcoina i Ethera i trzymać go na long term. Czyli oczywiście każda z tych strategii, to jakby jest taki disclaimer, polega, musi opierać się na tym, że wierzymy w ten rynek. No bo nie inwestujemy w rynek, w który nie wierzymy. Nie inwestujemy w akcje spółki, w którą nie wierzymy. To jakby jest dla inwestora, wydaje mi się, że to już powinno być jakby naturalne, że mówimy o tych strategiach z perspektywy takiej, że ktoś, zakładamy, że ktoś wierzy w ten rynek, no bo nie da się inaczej. Więc pasywne inwestowanie to inwestowanie, kiedy chcemy minimum czasu poświęcać na ten rynek. Bo tak naprawdę w pasywnym inwestowaniu, jeśli ktoś chce inwestować tylko w Bitcoin, czy ETH, to de facto może to robić z dosłownie skrajnie minimalną ilością czasu.
Jak jedyny czas, jaki uważam, że warto go poświęcić, no bo oczywiście wtedy najłatwiej byłoby inwestować regularnie daną kwotę i właściwie nie patrząc dokładnie na cenę, tak, Bitcoina i Ethera. Procentowo sobie każdy to może rozłożyć po swojemu, to już jakby jest indywidualna sprawa. Natomiast wystarczy mniej więcej spojrzeć raz na jakiś czas na wykres. No nieprawda jest taka, że sam wykres powie nam mniej więcej, w jakim momencie jesteśmy. I de facto dosłownie kilka minut tygodniowo nawet wystarczy takiej osobie, żeby wiedzieć, czy już trzeba powoli myśleć nad cashowaniem jakichś górek lokalnych, na przykład. Czyli mamy szalone hosty, to jest w telewizji na pewno taka osoba usłyszy, to nawet ciężko będzie nie usłyszeć, jeśli w tym rynku w jakikolwiek sposób się jest. No i de facto potrzebujemy 20 minut tygodniowo. Więc to jakby nie ma problemu, inwestujemy po prostu regularnie, dobieramy Bitcoina, Ethera w odpowiednim czasie, na przykład tak jak teraz, tak? Możemy dokupować Bitcoina, Ethera i po prostu czekać na moment, oczywiście ustalić cel, do jakiej ceny chcemy kupować, od jakiej ceny chcemy cashować, jakie procenty i tak dalej, natomiast to jest do ogarnięcia w jeden wieczór, a potem tylko skupowanie, a potem sprzedawanie. Tak, i to jest jakby bardzo prosta, nie trzeba poświęcać na tą strategię bardzo dużo czasu. Jeśli chodzi o takie półpasywne, to tutaj mam na myśli oczywiście Bitcoin Ether zostaje, natomiast jakiś mały procent pieniędzy, które inwestujemy w generalnie na rynku kryptowalut, możemy poświęcić na jakieś ekosystemy, które w danym momencie są gorące, w którym mają potencjał na wzrosty. Oczywiście teraz bardzo głośno jest o ekosystemie Arbitrum, jest na przykład część pieniędzy, jakieś dosłownie małe procenty, możemy zainwestować, czy to w sam token Arbitrum, czy możemy szukać projektów, które na tym świecie się rozwijają i w nie inwestować bardzo małe pieniądze. Ekosystem Cosmos, no tutaj mamy bardzo dużo możliwości i tutaj też to już jest oczywiście jako bardziej ryzykowne. Do tego, z racji na zmienność takich ekosystemów, trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić na śledzenie. Tak, czyli tu musimy mieć świadomość tego, że jeśli inwestujemy w taki ekosystem, który się dopiero rozwija na przykład, no to już musimy poświęcić na odpowiedni czas w tygodniu na to, żeby śledzić, czy ten ekosystem dalej rozwija się w odpowiednim kierunku, czy raczej to jest czas, żeby jednak cashować się z tego ekosystemu i po prostu odpuścić. No ale druga strona medalu jest taka, że w takiej sytuacji, kiedy inwestujemy mały czasem kapitału w takie ekosystemy małe, mamy oczywiście potencjał dużo większych wzrostów i mamy ekspozycję na ekosystem, który po prostu może dać nam w perspektywie zarobki dużo większe niż Bitcoin i Ether. Więc jak najbardziej, jeśli ktoś jakby nawet ma taką ciekawość do tego rynku, czyli chce się nim interesować, warto znaleźć sobie ekosystem, warto znaleźć sobie miejsce na tym rynku, które cię zainteresuje i mały procent kapitału zainwestować wtedy w taki ekosystem. Czy to w główny token, czy właśnie w poboczne tokeny tego ekosystemu, to jakby jest też bardzo indywidualna sprawa. Ja tylko jakby potwierdzam, to jest moja strategia, dokładnie to, co teraz powiedziałeś. Ja inwestuję w Bitcoina, Ethera i ostatnio też po wizycie na konferencji InvestCavs dowiedziałem się troszkę więcej o Arbitrum, no i stwierdziłem, że faktycznie wygląda to ciekawie. Jakiś minimalny promil przeznaczyłem właśnie na zakup Arbitrum, no i troszkę się doedukowałem, trzymam sobie jako ciekawostkę, jako edukację, jako gdzieś tam moje takie nawet hobby, a oczywiście pasywna strategia inwestowania w Bitcoina i Ethera. No ale dobra, to jestem ja nie jestem, jak to powiedzieli, zwiercony, jestem raczej osobą stonowaną, no ale jak ktoś chce troszeczkę bardziej się zabawić, to co wtedy? No wtedy już wchodzimy jakby w odmęcie aktywnego inwestowania i de facto traktowania kryptowalut jako swoją pracę. A czy to na pełny etat, czy na połowę etatu, czy na 1/16, to już jest inna kwestia. Natomiast tutaj tak naprawdę mamy ogrom możliwości. I o ile rynek w 2017-2018 wyglądał zupełnie inaczej, no wtedy nie mieliśmy tyle możliwości, nie było tyle takich odnóg na rynku kryptowalut. Takie podstawowe, jakie myślę warto powiedzieć, możliwości, jeśli chodzi o aktywne inwestowanie, no też tutaj dużo zależy od tego, jakim kapitałem obracamy. Czy jesteśmy na początku swojej drogi, czy już mamy jakieś pieniądze. Jeśli chodzi o takie początki, czyli dla osób, które nie mają kapitału, albo mają ten kapitał bardzo mały, no to myślę, że
bardzo, bardzo warto zainwestować airdropami. I tutaj właśnie tak jak na przykład Arbitrum, no to też myślę, że część osób już słyszało, jakie dropy mogły tutaj wchodzić w grę. No ja sam dostałem niecałe 6000 tokenów i akurat nie przyłożyłem się bardzo mocno do tego airdropa, więc to jakby nie było, to nie był super duży wynik. Natomiast tak czy siak, to nawet na ten moment jest około 7000 dolarów, więc myślę, że dla osoby, która zaczyna i dla osoby, która chce zbudować kapitał, no to myślę, że 1000-2000 dolarów to są bardzo duże pieniądze, a co dopiero gdzieś tam 5000 i wyżej, tak? Więc myślę, że te airdropy są bardzo, bardzo kuszącą propozycją dla osób, które chcą zacząć na rynku bez jakiegoś kapitału. Oczywiście, tak jak wspominaliśmy kiedyś, trzeba mieć tam jakiekolwiek pieniądze na opłaty chociaż transakcyjne, tak? Natomiast to są na tyle wyruszone sprawy, że pracując na etacie jesteśmy w stanie przeznaczyć sobie 100, 200, 300 zł, żeby na jakieś tam opłaty transakcyjne po prostu było i żeby sobie po te airdropy się szykować. Ja tak na marginesie na Twitterze już wspomniałem, że napiszę taki króciutki poradnik, jak można potencjalnie przygotować się na airdrop MetaMasku, bo o tym airdropie już jest głośno naprawdę od dłuższego czasu. I kto wie, ale może przyjdzie w końcu ten moment, kiedy jednak to będzie oficjalna informacja. I znowu airdrop MetaMaska okaże się game changerem dla wielu osób i część ludzi przez to zostanie milionerami, bo oczywiście były osoby, które dostały tyle tokenów Arbitrum, że zostały w polskich złotych milionerami. Więc tak jakby uważam, że bardzo ważne i bardzo, bardzo polecam osobom nowym zainteresować się tym tematem. Druga sprawa, no to jest druga odnoda, to jest Rebar. I tutaj, czyli granie na dźwigni, czyli futures, granie futures. Ja nie jestem zwolennikiem grania tego jako day trading, bo uważam, że to jest skrajnie ryzykowne i w żadnym wypadku nie uważam to za dobrą strategię dla osób nowych. Może się okazać, że jedna ze 50 osób wejdzie i tam oczywiście zrobi potężne pieniądze. Ja jakby zdaję sobie sprawę, że są osoby, które grają na lewarze i traktują to jako są trenderami zawodowymi, tak? Grają na co dzień na lewarze. Natomiast uważam, że tam jest tak skrajnie duża huśtawka emocjonalna, że niestety lewar jest po to, żeby was z tych pieniędzy ogolić. I tutaj trzeba bardzo uważać. Natomiast jak ja wykorzystuję lewar, nie na co dzień, bo nie robię tego na co dzień, natomiast ja go wykorzystuję jako narzędzie, to bardzo często, tutaj zaraz przytoczę przykład, on się niestety nie skończył pozytywnie, natomiast to jest fajny przykład. Można wykorzystywać lewar, bo oczywiście na lewarze nie są wszystkie coiny, tak? Mamy raczej te większe kryptowaluty na lewarze. I teraz ja bardzo lubię wykorzystywać dźwignię w sytuacjach, kiedy na danym coinie, na danym ekosystemie ma się dziać coś pozytywnego. Czyli tak zwane po prostu gra pod wydarzenie. Jeśli wiem, że na przykład za 2, 3, 4 tygodnie na danej kryptowalucie ma się dziać coś bardzo pozytywnego, to częściej jest tak, że dana kryptowaluta po prostu rośnie. I w takiej sytuacji uważam, że lewar jest, można brać pod uwagę wykorzystanie go, ponieważ oczywiście nie mówimy tu o jakichś skrajnych dźwigniach razy 50 czy 100, ale możemy sobie w jakimś tam stopniu zwielokrotnić nasz kapitał. Tak ta dźwignia razy 5, razy 10, tak? Oczywiście bez szaleństw, ale grać po prostu stricte pod wydarzenie. Ustawić sobie stop lossy, jakby mieć świadomość tego, że możemy stracić, nie wiem, 30-40%, ustawiamy sobie sztywny stop loss, nie wyjdzie nam trade, trudno. Ale możemy stracić na przykład 30% kapitału, a ustalamy sobie, że jest zasięg na tej kryptowalucie na przykład na 300-400% dla nas, tak? No to jakby RR w takiej sytuacji bardzo, bardzo się zgadza. Możemy stracić 30% inwestycji, a możemy zyskać razy 3. Więc w takiej sytuacji uważam, że lewar jest bardzo atrakcyjny. Czyli w sytuacjach, kiedy widzimy, że coś ma bardzo silne podstawy do tego, żeby rosnąć. Przykładem, o którym wspomniałem, jest tutaj Luna. Niestety jakby teraz wiemy, że jak się skończyła historia z Luną, natomiast i z całą siecią Terra, natomiast był bardzo, bardzo atrakcyjny moment pod granie Luny na lewar i sam na tym zarobiłem kilka groszy.
bo sam właśnie pod to grałem, czyli moment, kiedy właściwie przed upadkiem, jak się okazało później, była narracja palenia. Palenia tokena, palenia Luny. I tam ona niesamowite wzrosty robiła i naprawdę dobrze rozgrywając to na lewarze, ciężko było na tym stracić. Oczywiście, znowu wracając do poprzedniego odcinka z emocjami, jak się obnalić z tym, no to gdybym nie realizował zysków, no to finalnie bym na tym stracił. Ale że jakby zrealizowałem swoje zyski z lewaru właśnie na Lunie, no to ja akurat na tym, z racji na upadek Luny, no na tym nie straciłem, a wręcz zarobiłem. Natomiast chciałbym powiedzieć taki przykład, żeby troszkę już wizualizować wam, o co mi chodzi w tym punkcie. Czyli lewar fajnie, jak mamy jakby stricte określony cel na jakimś większym kornie, który nie jest aż tak zmienny i po prostu wiemy, że jest potencjał na wzrost ceny. Ten trend był uważał, że wtedy jak najbardziej jest fajnie wykorzystać sobie drzwi idę. Tak, historia w ogóle z Luną to jest troszeczkę w rynku od ostatniej hossy. To pamięta pewnie każdy i to niesamowita historia, która zresztą do dzisiaj się toczy, aresztowania i w Europie nawet, w Czarnogórze, także ciekawa sprawa. W ogóle rynek krypto tutaj pokazuje, jaki on jest nieprzewidywalny, emocjonujący, ale zarazem oczywiście jak bardzo dużo daje zarobić. Co mamy dalej? Tak, no i oczywiście wisienka na torcie aktywnego inwestowania, to znaczy inwestowanie na rynku spot, tak? Czyli de facto, najprościej mówiąc, kupujemy Bitcoina i mamy Bitcoina w portfelu. Jednego, czy połowa, jakby to już nie jest istotne. Natomiast nie gramy na lewarze, nie szukamy airdropów, po prostu inwestujemy kapitałem, który my już mamy w portfelu i inwestujemy w projekt, to już jakby jest X, tak? Natomiast tutaj też z racji na to, jak rynek się rozrasta, to znaczy mamy bardzo dużo możliwości na rynku, bardzo dużo trendów i tak dalej, i tak dalej, to w inwestowaniu spot, i to ja wymówię to, czym też ja się bardzo kieruję podczas inwestowania spot, jest wyszukiwanie trendów. Czyli jeśli na przykład teraz bardzo pali rynek sieć Arbitrum. Oczywiście nam ostatnio wyszły dość nieprzyjemne kwestie na sieci Arbitrum, że zespół sprzedał bardzo dużą ilość tokenów, ale to jakby też może być fut, więc jakby to też musicie mieć na uwadze, że czasami przed jakimiś większymi wzrostami na danym ekosystemie, na danym coinie, będzie siany fut po to, żeby ten, kto ma kupić taniej, kupił to taniej po prostu. Ale oczywiście to też nie zawsze jest, a czasami ten fut faktycznie jest początkiem jakichś większych spadków. Natomiast to nie jest teraz temat. Takie trendy, jak na przykład widzicie, że cały Twitter, cały YouTube, generalnie rynek krypto bardzo, bardzo jara się, bardzo pali go temat Arbitrum, jest fajnym sygnałem dla was na to, że może warto poszukać na ekosystemie Arbitrum jakichś ciekawych coinów, albo śledzić, czy na tej sieci nie wchodzą jakieś ciekawe coiny. I teraz bardzo często jest tak, że na nowych ekosystemach, na nowych sieciach po prostu wchodzą klony trendów z innej sieci, czyli Launchpady, Gaming i tak dalej. I to też jest, może być dla was fajnym wskaźnikiem. Jeśli na przykład mamy czas na gaming i na nowy ekosystem wchodzi coin związany z gamingiem, no to może warto się zainteresować, tak? Sprawdzić jego backup, sprawdzić jego plany, sprawdzić jak dowożą rzeczy, które planują i może być to bardzo dobra inwestycja. Natomiast druga sprawa jest taka, że to już jakby jest szukanie trendów i to, co jest na fali, to jest oczywiście rzecz, która już jest w trakcie. I tutaj trzeba mieć na uwadze to, żeby znowu nie dostać FOMO. To też to, o czym mówiliśmy na ostatnim odcinku. No bo jest ryzyko takie, że my zauważymy ten trend za późno. Po prostu. I zauważymy ten trend, kiedy tak naprawdę wzrosty są już tam za nami. Więc zawsze warto sprawdzić, jakie realne wzrosty, jakie tokeny, ile tam X-ów porobiły, procent i tak dalej. Żebyśmy wiedzieli mniej więcej, w którym momencie możemy być. No i to jechanie na fali, która jest na rynku, to jest jedno. Natomiast oczywiście możemy wyszukiwać ciekawe projekty, które tego hampu jeszcze nie złapały. Natomiast tutaj niestety ryzyko jest dla nas większe, bo to, że my znajdziemy projekt dobry, to jeszcze nie znaczy, że on urośnie w momencie, kiedy my w niego zainwestujemy.
Czyli może się okazać, że my zainwestujemy w projekt X, stracimy na nim 70%, stwierdzimy, dobra, nie ma sensu, tam się nic nie dzieje, nie ma hype'u, nikt o nim nie mówi, wyjdziemy, a ten projekt hype dostanie dzień po tym, jak my skasujemy go na stracie. Więc jakby to jest wpisane w ryzyko, kiedy chcemy wyszukiwać trendów, które jeszcze nie wypłynęły. Tak? Tutaj oczywiście mamy potężne możliwości zwrotu z inwestycji, no bo jeśli znajdziemy ciekawy ekosystem, ciekawy projekt, ciekawą niszę, ciekawy potencjalny nowy trend, zanim wszyscy o nim mówią, no to oczywiście cele wejścia mamy bardzo niską. I wtedy na takim projekcie zrobienie razy 10, razy 50, razy 100 jest jak najbardziej możliwe. Natomiast jest też możliwe oczywiście wtopienie pieniędzy z racji, że ten hype nie ruszy. Tak? Ten trend nie zostanie podłapany przez rynek. Więc tutaj znowu trzeba się liczyć z tym, że najczęściej warto inwestować mimo wszystko mniejsze pieniądze w takie projekty, które nie złapały tego trendu, jeszcze tego hype'u. Z racji na to, że zawsze możemy to stracić, tak? Potencjał jest na tyle wysoki, że czasami w taki projekt lepiej zainwestować mniej, żeby być w stanie utrzymać tę pozycję dłużej, żeby się nie stresować. Bo i tak, jeśli taki hype pójdzie na dany trend, na dany coin, na dany jakby pomysł, koncept, i tak zarobiły swoje po prostu. Okej, okay. Co jeszcze możemy powiedzieć, powoli kończąc temat strategii inwestowania, bo w ogóle myślę, że musimy w kolejnym odcinku wrócić do ciekawych projektów i w końcu powiedzieć, co przed kolejną hossą warto kupić, ale co jeszcze możemy, tak kończąc strategię inwestowania? To jest tak naprawdę już bardzo na niektórych wydaje się oklepana zasada, natomiast uważam, że najważniejszą zasadą, nieważne jakby jaka strategia inwestowania, czy się jest pasywnym inwestorem, czy aktywnym, to najczęściej i tak sprawdza się jedno zdanie. Czyli kupujemy nudę, a euforię sprzedajemy. To jest oczywiście, można sobie to zdanie mówić na kilka sposobów i tak dalej, jest ich kilka wersji. Natomiast sprawdza się to oczywiście na rynku krypto, jak i na rynku tradycyjnym. I wiąże się to oczywiście z kilkoma punktami z poprzedniego odcinka, czyli z FOMO i tak dalej. Natomiast jeśli będziemy kupowali dołki, no to mamy dużą szansę na to, że będziemy sprzedawali górki. Jeśli kupimy górkę, no to niestety bardzo duża szansa jest na to, że sprzedamy na stracie dołem, bo po prostu nie starczy nam już siły na trzymanie stratnej pozycji. Więc jak już na rynek wejdziecie i będziecie na nim dłużej, to zobaczycie, jakie wbrew pozorom jest to trudne. Ciężko jest kupować projekt, kiedy każdy mówi, że on upadnie, że to jest złe, tamto jest złe, tutaj jeszcze właśnie Tim sprzedał tokeny, tutaj Tim się nie odzywa, tutaj to, każdy mówi, że ten projekt jest, teraz już umarł. Ciężko jest kupić w takim momencie projekt, natomiast de facto, jeśli my widzimy, że tam dalej coś się dzieje pozytywnego, to wtedy właśnie jest nasze, wtedy właśnie powinien być nasz moment wejścia. Czyli nie kupujemy, kiedy Bitcoin był po 50, 60, 70 tysięcy i w telewizji mówią, że spokojnie pół miliona jeszcze będzie. Tylko właśnie kupujemy, edukujemy się teraz. Kiedy teraz powiedzmy i tak ta cena jeszcze wzrosła, natomiast kiedy każdy mówi, że Bitcoin umiera, a umierał już kilkadziesiąt razy, to warto się zastanowić nad tym, czy wtedy nie jest czas na zakupy. I to oczywiście mówię o Bitcoinie, bo oczywiście Bitcoin jest królem, jest jakby największą kryptowalutą i wiadomo, że on prowadzi rynek. Natomiast jeśli to się odbija echem na innych projektach. Jeśli na Bitcoinie jest, jeśli Bitcoin umiera, to one są prawdopodobnie inne projekty, są jeszcze niżej niż Bitcoin. I oczywiście wtedy też może być czas potencjalnie na ich kupowanie. Ale to jest naprawdę bardzo ważne. To najlepiej napisać sobie na kartce obok FOMO, realizacji zysków, celów, żeby właśnie kupować nudę, kupować spadki, kupować jak się kiedy leje się krew, a sprzedawać, kiedy każdy mówi, że to będzie wiecznie rosło. Ja doskonale pamiętam, jak marzec 2020, słynna data, przejdzie do historii na pewno, jak Bitcoin zaliczył taki mega dołek, no i wtedy wszyscy myśleli, że to jest koniec, a ja wtedy tak się trochę przypadkiem złożyło, zacząłem inwestować w krypto i po czasie zrozumiałem, że to był najlepszy okres w ostatnich latach, żeby zacząć, ale to tylko pokazało, że potem jak były te nagłówki właśnie Bitcoin po 100 tysięcy, czy tam po milion,
to wtedy nawet się ciężko sprzedawało z drugiej strony, tak? Tak samo jak ciężko się kupuje, gdy jest bardzo źle. A teraz widzieliśmy w przeciągu ostatniego roku, że pisano o Bitcoinie, o krypto, że to jest koniec. Oczywiście wszyscy banują kryptowaluty, jest ogólnie tragedia. A jak się okazuje, cena sobie rośnie, pomimo tego, że jakiś tam kraj zakazał, tu nie wolno, tu atakują, tu giełda upadła. Bitcoin cały czas rośnie i kto kupował wtedy, tak naprawdę świetnie na tym prawdopodobnie wyjdzie, mam nadzieję. Także i co, chyba w tym temacie mamy na dzisiaj wszystko, tak, jeżeli chodzi o strategię. Tak, zdecydowanie, ale tutaj też znowu napiszcie sobie na karteczce i wbijajcie sobie to do głowy codziennie, bo to naprawdę oczywiście mówi się to proste, natomiast to nie jest proste. To nie jest proste i to oczywiście trzeba przez odpowiedni czas nad tym pracować, myśleć i sobie to wspominam, żeby faktycznie później wdrożyć to w praktyce. Także wielkie dzięki kryptołowco. Ja przypominam, że pod filmem jest link do darmowego kursu, gdzie poza oczywiście podstawami krypto znajdziecie świetną lekcję, jeżeli chodzi o wyszukiwanie bardzo ciekawych, niszowych projektów od kryptołowcy. Także dziękuję bardzo kryptołowco za dzisiaj. Dzięki bardzo, dzięki. I ja was też oczywiście zapraszam do sociali kryptołowcy. Pod filmem są linki i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Cześć. Do zobaczenia na razie.